Tyzio, zobacz co się stało. W nocy, przez całą noc chyba ktoś nas okradł. Wszystkie skrzynie są puste. O mój Boże, rzeczywiście wszystko nam ukradli. Mieliśmy tyle diamentów i redstone'a. O nie, czy myślisz o tym samym co ja? Tak, domyślam się o co ci chodzi. Musimy zrobić sobie jakąś tajną bazę w Netherze, żeby tutaj nikt nie przyszedł. Chodź, idziemy do tej pobliskiej wioski. Zrobimy w którymś z domku portal. O tak, to świetny pomysł. Który domek wybierasz? Poczekaj, może ten jest taki niepozorny z przodu, a w dodatku duży. O, nawet jest idealne miejsce. Weź zaciup tego wieśniaka. Sam stąd uciekł. Dobra, biorę obsydian. Ja też biorę obsydian i biorę właśnie krzesiwo. I na tej ścianie wybudujemy razem portal. Dawaj. O mój Boże, a więc dobra, mamy portal i go odpalamy. Ej, co on się tak długo odpala? Co tu się dzieje, Nunu? Widzisz te partiklesy? O Jezus Maria, co? Ej, co to się stało? What the heck? Co? Poczekaj. Dobra, Nunu, a więc co to za portal? Ej, jesteśmy w Netherze. Poczekaj, i tu kończy się portal, jest domek i widać trawę. Czy ty to widzisz? What the heck? Pierwszy raz, że coś takiego widzę. Poczekaj, bo to jest bardzo dziwne, ale to się idealnie składa. Zobacz, od tego wyjścia będziemy robili nasz taki tor przeszkód, żeby włamywacz, jak będzie chciał okraść naszą nową bazę, będzie musiał to przejść. O tak, fenomenalny pomysł. Właśnie o tym myślałem. Okej, a więc musimy zacząć tu rozbudować. Co myślisz, żeby na sam początek zrobić właśnie bloki z takiego żelaza, a później postawimy jakąś drogę z laseru? O tak, idealny pomysł. Dobra, ja tutaj właśnie sobie zacznę. Let's go. Dobra, a więc mamy wszystko gotowe. Teraz trzeba postawić jakoś laserki. Wydaje mi się, że od razu od wyjścia trzeba to zrobić. Tylko, to będzie ta wysokość? O tak, dobra, więc coś takiego. Dawaj, zabudujemy. A więc dobra, tu trzeba będzie wyskoczyć z takiego kwadratu i musimy porozstawiać tu jakieś lasery. W ogóle ten pokój to trzeba trochę pomniejszyć. Dokładnie tak, Nunu. To ty powiększaj, ja tutaj nastawiam tych laserów. Patrzcie, widzowie, tutaj będzie naprawdę klatka nie do przejścia. I ten włamywacz naprawdę będzie musiał skakać bardzo powoli, albo po prostu będzie musiał dostać damage. Dobra, teraz musimy trochę zmienić te lasery, żeby w ogóle dało się zrobić tu cokolwiek, coś takiego. O, Nunu, widzę, że skończyłeś już robić ściany. O tak, wygląda tu superancko. A co będzie dalej? Dalej wydaje mi się, że możemy zrobić coś z lawą, żeby ten włamywacz wykazał się jakimiś umiejętnościami parkurowymi. Dobra, więc Nunu tu już dokańcza robić lasery, a my właśnie zaznaczymy sobie odtąd do samego końca i wylejemy tutaj lawę. Patrzcie na to. Set lawa. Ojejku, jak mi się zrobiło gorąco. Matko boska, ile tej lawy tu jest? Tak, bo to jest prawdziwa lawa, Nunu. Teraz musimy wymyśleć jakiś parkur, żeby ten włamywacz nie dał rady tego przejść. Myślę, że na początek musimy zrobić jakieś takie proste skoki, ale może z innego bloku. Może... Szmaragdy! O tak, szmaragdy to dobry trop. Dobra, poskaczemy trochę. Tu są łatwe skoki. Dobra, dawaj, teraz może weźmiemy jakąś szybę i zrobimy, że będzie musiał on przejść to wężykiem. To też jest... A nie, co ty zrobiłeś? Padłem prawie do lawy przez ciebie. Wybacz, wybacz, tutaj chciałem zrobić tą fajną spiralę właśnie. Dobra, zacznijmy tutaj. Tak, okej, zobacz, zobaczcie, da to przejść. Poczekaj, to jest naprawdę trudne. Nie wiem, czy dam radę. Dobra, raz, dwa, trzy. O nie, wpadłem, ale dobra. Włamywacz też ma nie dać rady, ale to jest do przejścia. To patrz, Nunu, na jaki pomysł padłem teraz. A więc zobacz, wezmę szybę i poczekaj, żeby nie zblokowało skoku, bo myślę, czy by dało się skoczyć. A więc szybę trzeba dać tu, żeby dało się skoczyć. I zobacz, tutaj zrobimy takiego małego wężyka. Okej, coś takiego. I dotąd. Ej, wydaje mi się, że to jest za proste. Trzeba zrobić może coś takiego, patrz. A to może jeszcze trudniejsze. Zobacz, tu wstawimy co kiedyś taki pojedynczy. Dobra, coś takiego będzie trudne, bo jeszcze na pewno tego nie przejdzie i tak. Dobra, to może teraz wstawmy jakiś płotek, żeby nie skakał po szybie, tylko po jakimś płotku. Poczekaj, trzeba to trochę oddalić. Okej, widzisz te słupki? Tak, niesamowite, możemy tutaj ich postawić. Okej, dobra, teraz. O nie, o nie, wpadłeś do lawy. Tak jest, dobra, myślę, że postawimy to teraz tak, ale jeszcze o pomysł ze szlamem. O, czy chodzi ci o tą taką wyrzutnię ze szlamu, tylko musimy zrobić to niżej, bo odbijemy się od sufitu. No właśnie, czekaj, już tutaj robię. Okej, dajmy też nam może tu. Okej, ja nie wiem, o co ci dokładnie chodzi, bo chyba myślimy o czymś innym. I co, mam gdzieś wskoczyć, czy tutaj zrobimy tą taką maszynę, co nas może wystrzelić w kosmos? Myślimy o tym samym, tylko chciałem zrobić na początku coś innego. Dobra, okej, teraz tu tak. O Jezus, jaka to jest dobra maszyna. I teraz dźwignia. Tak jest, tutaj stają dźwignie, zobacz, wystrzel się. Nie, ja będę pierwszym lotnikiem, ty mnie wystrzel.
chyba się trochę zblokowałem. Dobra, gdzieś dotąd da się dolecić, Dawaj, zrobimy w tym miejscu drugą maszynę właśnie z tego. Dobra, więc tutaj postawiłem właśnie drugą maszynę, ale czy to nie zblokuje nas o sufit? Poczekaj, sprawdźmy to. Stań Nunu na tym, a ja zobaczę, czy mogę cię wystrzelić. O nie! Nie, blokuje! To jest bez sensu! Musimy to obniżyć, racja, zrobimy to coś takiego i zobaczymy teraz. Dawaj, wystrzelę cię! Dobra, leci! Wow, no nie wiem, chyba zahaczyłem. Ja bym to zrobił po prostu na cały czas tutaj na stopniowo niżej. Zobacz, patrz. No dobra, to dobry pomysł. Dobra, to dawaj rozstawimy jeszcze jednego, żeby nie było tego za dużo. Dobra, a więc zrobiłeś. I stąd się doleci gdzieś tu. I zobacz, w tym miejscu może zrobimy... poczekaj, wystarczy już tego, za dużo. Tutaj już będzie ostatni. Wskoczymy sobie na coś takiego i zobacz, tutaj będzie czekała właśnie skrzynka. I do tej skrzynki włożymy perły. Weźmiemy sobie takie dwie perełki. Okej, i wpakujemy je tutaj. I ten właśnie włamywacz będzie musiał rzucić dokładnie w to miejsce. No, myślę, że powinien trafić. Czemu stawiam z redstone'a? Redstone'a! Ja chcę z redstone'a, zobacz, wyróżnia się fajnie. No dobra. I w sumie ma dwie próby, żeby wykonać ten rzut. I stąd teraz musi się dostać jakoś tutaj. Tutaj wiem, że musimy zrobić szlamy, żeby w ogóle dało się jakoś przejść. Weź, Nunu, wymyśl tu jakąś jedną pułapkę, żeby dojść dotąd, a ja porozstawiam tutaj te szlamiki. I w tym czasie zrobię jeszcze drzwi. Drzwi będą tutaj na samym końcu i będą one do tego... O nie, to jest jakaś kopalnia. To może fajnie wyglądać. A więc tu jest takie przejście i tu będziemy budowali dalej. O nie, jeszcze pigliny. Dobra, nieważne. Potrzebuję teraz jakiegoś ghost bloka. Zobaczmy. Okej, mamy ghost bloka, ale to chyba będzie z kamienia. O nie, jednak jest z tego. Dobra, a więc tu jest naprawdę ukryte przejście. Okej, chodź, gdyż ja zbudowałem tutaj takie właśnie płoteczki. Okej, i stąd skoczymy tu, a zobacz, jakie ja zrobiłem drzwi z ghost bloka. Tutaj właśnie przejdziemy i tu zrobimy kolejny level parkoura. I wiesz, co myślę, żeby tu zrobić? Zrobimy tu taką cieniutką drogę z lodu i trzeba będzie dopłynąć gdzieś daleko po lodzie łódką. O, wow, to jest super pomysł. Dobra, zaznaczę sobie tutaj i teraz postawimy gdzieś dotąd. Dobra, a więc zobacz, ile tu mamy, Nunu, lodu. I poczekaj, ja tutaj jeszcze rozkopię w tym miejscu, postawimy właśnie skrzyneczkę i w nim wstawimy łódkę. Okej, a więc wrzucimy tutaj udek. No, cały stack najlepiej. Okej, coś takiego. Twój lód się roztapia. O nie, to postaw ten zbity lód, Nunu, bo zaraz wszystko się roztopi od tej gorącej lawy. Okej, a więc widzę, że zamieniłeś, ale zjadło mi skrzynkę, żeś wszystko tu zamienił, Nunu. O, przepraszam, nawet nie zauważyłem. A więc dobra, patrz, jaki mam pomysł teraz. Teraz musimy ten lód wysiekać, tak, żeby była taka malutka droga ciężka do przejazdu. Zobacz, zrobimy tutaj taki tor. Ojejku, ale ten tor będzie naprawdę ekstra trudny. Tak, bo to ciężko przepłynąć łódeczką po takim czymś. Dobra, niszczę tutaj lód. W sumie to mogą być tutaj nie da... Albo zrobimy dwie drogi, żeby miał do wyboru. Tutaj będzie taka mniej kręta, zrobimy coś takiego. I tutaj będzie połączenie właśnie do tej starej drogi. Tak, okej. Tutaj sobie złączymy i to wszystko można już zniszczyć, żeby nie dało się. Tutaj znowu zrobimy coś na bok. Okej. I tu już damy mu prostą drogę i tak wątpię, żeby to trudne przejechał. Coś takiego, takiego. No, będzie miał trochę zabawy ten włamywacz. Mam nadzieję, że nas nie okradnie. Nigdy w życiu nas nie okradnie, przecież to będzie najbardziej strzeżona baza ever. Racja, dobra, Nunu. Teraz trzeba zrobić taki mini pokoik, w którym będziemy stawiali obrazy i zrobimy gdzieś skręt, że na przykład odbijemy w prawo, albo prosto, albo nie wiem gdzie, ale musimy zrobić właśnie jakiś pokoik, a ja postawię tutaj wszędzie obrazy. A w jednym z obrazów oczywiście będzie przejście. Dobra, więc ja tu zrobię drzwi. O kurczę, nie ma podłogi, prawie, Nunu, wpadłem. Sorry, już stawiam. Okej, a więc teraz muszę postawić obrazy. Weźmiemy sobie obrazy i dawaj na początku, Nunu, rozstawimy wszędzie obrazy i wybierzemy sobie jedno miejsce, gdzie po prostu będziemy mieli przejście. Dobra, to jest świetny pomysł, już się stawiam. Zobacz, jak szybko poszło. O mój Boże, naprawdę szybko ci idzie. Ale te obrazy, na tej ścianie się nie da. A tu się da? O dobra, da się. Dobra, myślisz, że które miejsce będzie dobre, żeby zrobić przejście? Myślę, że może damy gdzieś losowo w tym miejscu. A, że nie będzie w ob... Ale poczekaj, poczekaj, bo ty dałeś mi świetny pomysł. Zobacz, nie damy przejścia w obrazie, tylko postawimy tu go z bloka z boku. O kurczę, na to bym nie wpadł. Dobry pomysł. To jest naprawdę wielkie oszustwo. Taki włamywacz nigdy się nie domyśli. Okej, zamknijmy drzwi i tu będzie przejście, a więc teraz... Teraz od razu jak przejdziemy z tego, to trzeba tutaj trochę zabudować tak i zrobimy tu pokój z jakimś wielkim mutantem, żeby musiał się z nimi sprawdzić. To ty zbuduj ten pokój, a ja postawię tutaj jeszcze skrzynkę, której włożę włamywaczowi chociaż jakąś zbroję, bo nie dałby normalnie rady. Co nie, Nunu? No tak, pewnie, że tak. A więc dobra, włożymy tutaj dwie zbroje. Może jakby szedł z kolegą. Dobra, wsadzimy mu to, to, to.
to, teraz dajmy dwa pistolety i zobaczcie te dwa nowe mieczyki. One są takie świetne, są naprawdę mocne. Co ty zrobiłeś, Nuno? No jak to co? Przecież kazałeś zrobić pole dla mutantów. Dobra, poczekaj, to zabuduję, żeby od razu te mutanty do niego nie przybiegły. Zrobimy coś takiego i po prostu tu postawimy drugie drzwi. Tylko nie żelazne, tylko takie. Okej, o nie, zniszczyłem go z bloka, albo to ty. I zabuduję tutaj u góry, żeby nie mógł sobie wyjść. Okej, i tutaj narespimy jakiś mutanciorów. Dobra, Nunu, a więc co powiesz na takie jakieś szkielety? 4 i jednego giganta. Wow, ale to jest niesamowite, przecież on nigdy nie da rady. Tak, też mi się tak wydaje. Dobra, postawię jeszcze dach, żeby tutaj na pewno nikt nie uciekł. Damy sobie set iron block. Okej, a więc wszystko działa. I teraz mam pomysł, bo zobacz, tu jest taki nierówny teren. Co byś powiedział, żebyśmy zrobili tutaj ogromną kolejkę do góry? O tak, niesamowity pomysł, dawaj budujemy. Ja uwielbiam po prostu kolejki, kocham roller coastery, podoba mi się ten pomysł. Ja też, ale postawmy tu drzwi, żeby na pewno nie wyszły nam te zombiaki i ja będę postawiał tory. Na sam początek postawimy sobie zwykłe, ale później postawimy te szybsze tory, ale na początku muszą być te. Ale Nunu, zrobisz bardzo strome te schody, tutaj będzie naprawdę kręciło się w głowie. Robię taki wywias, że go dosłownie zmiecie z planszy. O mój Boże, to będzie kara za okradnięcie nas, jest to naprawdę tajna baza. Okej, a więc rozstawimy. Dobra, więc ja tutaj kończę tego wężyka. Ej, Nunu, ale ty robisz tu zakrętów, ja naprawdę nie chciałbym tym jechać. O, myślę, że to już wystarczy. To wpadliśmy na pomysł, że zrobimy jeszcze taki ogromny zjazd w dół z tej kolejki. Zobaczcie to, tutaj naprawdę będzie ogromna prędkość. W ogóle, Nunu, jak szybko ty budujesz. Tak jest, dawaj szybciutko. Ałaj, spadłem. Dobra, więc jesteśmy już prawie przy samej ziemi. Ten porywacz pomyśli, że zaraz się rozbije. No właśnie, to będzie niesamowity roller coaster. Ja już nawet chcę się tym przejechać teraz. Dobra, to sprawdzimy to później, ale dawaj, idziemy rozstawiać teraz te tory napędowe. Dobra, więc my właśnie uporaliśmy się z Nunu z tymi właśnie pochodniami, a więc wszystko tu jest skończone i teraz wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić pokój wyborów. Będziemy robili drzwi i tabliczki. Jedna droga będzie poprawna, a druga będzie zła. Mamy zbudowane coś takiego i teraz włamywacz będzie musiał wybrać jedną złą, a drugą dobrą drogę. Dobra, Nunu, to damy tak. Najlepsze kolory. Okej. I z tej strony damy niebieski i czerwony, a z tej strony damy na przykład fioletowy, a więc ta droga musi być poprawna. A nieprawda, tu... fioletowy jest najlepszy. A nie, co ty mówisz? Żartuję przecież. Nigdy w życiu bym na serio tego nie powiedział. A tutaj będzie właśnie taka zabudowa. Zobaczcie, właśnie tak. No i teraz wylejemy sobie tutaj właśnie wiadro lawy, więc on na pewno się spali i nie ucieknie. A to będzie poprawne. Dobra, drugi pokój. Najlepszy owoc. Dobra, Nunu, jaki jest nasz ulubiony najlepszy owoc? Myślisz, że to będzie banan? Kocham banany. Dobra, więc z tej strony damy banana, a z tej strony jakieś niedobre. Co nie lubisz? Jakiego owocu nie lubisz, Nunu? Brokuły. A nie, to nie owoc. Dobra, damy brokuły, może nikt się nie kapnie. Okej, a więc trzeba zabudować tu przejście. Tu będzie oczywiście dobre. Potrzebujemy tego. Dobra, stawiaj, Nunu, obrazy, bo masz je pod ręką. Tak jest, stawiamy jeden obraz i teraz drugi. O kurczę, nie tak, tak. Aha, dobra, i tutaj trzeba oczywiście zabudować, żeby on nam nie uciekł, a ty, Nunu, wylej tutaj lawę. Okej, wylej w tamtych drzwiach lawę, a ja już się zajmę kolejnym pokojem. Gdzie mi znikła tabliczka? Dobra, to teraz pora na najlepszą markę samochodu. Jaka marka twoim zdaniem jest najlepsza? Renówka jest najlepsza. Dobra, to napiszemy tu Renówka. A z drugiej strony, co można dać? A z drugiej strony może damy jakieś lepsze auto, żeby włamywacz na pewno tu wpadł. Czyli dajmy tutaj Golfa jakiegoś. Okej, i tu będzie złe przejście, żeby włamywacz wpadł do lawy. Renówka oczywiście jest słabsza, więc będzie dobrym przejściem. Co? Jaka słabsza? Najlepsza marka samochodu, a nie najgorsza. Już się nie denerwuj, stawiaj tutaj tabliczki. Trzeba zrobić tu obrazy, a nie, już jesteś zły. Okej, a więc to będzie poprawna droga i tu będziemy mieli właśnie wyjście. To Nunu tu zrobi, a ja mam pewien pomysł. Zobaczcie to, przedłużymy tutaj kawałek drogę do tego miejsca i teraz potrzebny nam jest ghost block. Weźmiemy sobie ghost blocka, okej. Tutaj będziemy mieli takie rozwidlenie, że możemy iść albo w lewo i to będzie poprawna droga, albo właśnie w prawo po ghost bloku i ktoś spadnie prosto do lawy. Albo będzie jeszcze droga do przodu, która będzie bardzo dziwna, bo będzie na przemian ghost block i zwykły blok, ale
ona nie prowadzi donikąd. A która w końcu jest poprawna? Poprawna jest ta po lewo, już nie spadaj Nunu nigdzie, okej. Dobra Nunu, mam świetny pomysł, zobacz to. Postawię na każdej z tych fejkowych dróg skrzyneczkę. Postawię tutaj, tutaj i tutaj. Ale tu będzie tylko prawdziwa skrzynka, gdzie wsadzę dwa jetpacki. I zobacz, weźmiemy sobie tutaj i z tego jetpacka trzeba polecieć na ten murek. Idź stąd panie Piglinie, do lawy, poszedł. I tutaj zbudujemy sobie właśnie nasze pokoje, a z naszych pokoi będziemy mieli przejście do normalnego świata, do jakiegoś basenu. O, idealnie, zawsze chciałem mieć swój pokój w nederze, dawaj budujemy to. Okej, a więc tak właśnie będzie się prezentował nasz pokój i możemy rozstawić łóżka. Dobra, ty rozstawiasz łóżka, więc ja rozstawię sobie dywany. Kocham dywany, dawaj ich jak najwięcej. Dobra, ja sobie biorę właśnie niebieskie, bo je uwielbiam, a więc wszędzie tu rozstawimy dywany. I teraz chyba Nunu pora na jakieś skrzyneczki, żebyśmy mogli sobie powrzucać dużo diaksu. Tak właśnie, tutaj będziemy wszystko chować. Zobacz ile ich damy. No wiem, ja sobie ustawię je tak do góry właśnie. Okej, a więc coś takiego właśnie tu. Ale nawaliłeś sobie skrzynek. Okej, to przejście trochę zmniejszymy, bo jest ewidentnie za duże. Zrobimy coś takiego. No dobra, to będzie takie malutkie przejście. Takie jest git. Dobra Nunu, a ja za łóżkami zrobiłem nam przejście do normalnego świata. Zobacz to, odpalę je i zobacz, jesteśmy na normalnym świecie za naszym domkiem. Czy ty to widzisz? A więc dobra, tu postawimy właśnie sobie skrzynkę i włożymy do niej dwie enderperły, żebyśmy mogli się wydostać. Oczywiście teraz wylecimy normalnie, chodź Nunu. Ale ty się boisz tam zostawić diamenty i redstone, może chodź przejdziemy to. Tak, zobaczmy, to jest świetny pomysł, czy jest to na tyle bezpieczne, żebyśmy mogli temu zaufać. A więc poczekaj, musimy włączyć survivala. Okej, Nunu, my wiemy trochę o tym więcej przejściu, więc możemy spróbować. Zamknijmy tylko drzwi, żeby nikt nas nie gonił i dawaj przechodzimy powolutku te lasery. O, już przeskoczyłem tu dalej, uważaj, bo cię przetną w pół. Ja też omijam je, jest to dosyć proste. Okej, udało się, w ogóle skąd się wziął tamten piglin? Dobra, chodź lecimy parkour, sami to budowaliśmy, więc to chyba nie jest takie trudne. Teraz tutaj hop, o nie, o, spadłem. O nie, spadłeś tu przez ten różowy szkło. Dobra, wywaliliśmy się we dwóch, a więc musimy przejść to jeszcze raz, leć Nunu pierwszy. A no nie, nie skoczyłem. O nie, wpadłeś do lawy, ale nam widzowie może się uda, bo to nie jest takie trudne. Okej, teraz poczekamy chwilkę na Nunu. Dawaj Nunu, lecisz, kibicuję ci. Spokojnie, ja to naprawdę jestem mistrzem parkura, dam sobie radę. Dawaj, teraz jeszcze ten skoczek. Dobra, już Nunu nas dogonił. O nie, jak ja nie lubię skakać na to. Udało się raz. O nie, prześlizgnąłem się. Ojejku, no tylko nie to. A więc dogoniłem właśnie Nuna i teraz zostały mi skoki po tym. Okej, i na slajma. Let's go. Dawaj, we dwóch się wystrzelamy. Ej, poczekaj Nunu, my nie jesteśmy za mądrzy. Zobacz na to. To jest tak nisko, że możemy przeskoczyć normalnie bez wystrzelania się. O nie, odbiłem się. O nie, przecież ten złodziej sobie po prostu tędy przeskoczy. Co by żeśmy zrobili? Kurczę! Ej, aktywowałeś mi? Jak ja mam teraz to sięgnąć? Dobra, na szczęście masz szczęście, że sięgłem, a więc spróbujemy my się wystrzelić. Okej, doleciałem widzowie. I teraz ostatni skok. Let's go! Co to za skrzynka z enderperłą? Czyli jedną zostawię Nunowi. Okej, Nunu, dawaj, rzucamy w tamto miejsce. Let's go! Spadłem do lawy, ale jeszcze się uratowałem. O, dobra, na całe szczęście udało mi się. Oje, piglinisko nas strzela. Ej, ale jak my mamy go pokonać, jak nic nie mamy? Dobra, dawaj, lecimy na freestylu, musimy go zgubić. No nie, spaliłem się. Okej, a więc udało nam się go pokonać. Przechodzimy dalej. Tutaj oczywiście jest przejście, o którym my wiemy. Dobra, Nunu, a więc teraz musimy wziąć chyba łódeczkę, tak? Tak jest, a teraz ja biorę właśnie tutaj i płynę środkiem. Dobra, postawiłem. O nie, Nunu, co ty robisz? Spadłeś? Przekręciło mnie na sam dół. O nie, jak mną miota! Kurczę, spadłem, teraz muszę sam się skillować. A więc dobra, ruszamy z Nunu, znowu tu doszliśmy i Nunu leci bardzo powoli. Jak ci to się udaje, Nunu? Bardzo dobrze, polecam lecieć tutaj powoli, bo jest, no, lepsze są właśnie skutki tego. Dobra, okej. O nie, musiałem trochę oszukać. Bierz tą łódkę, bo spadnę zaraz. Okej, suwaj się, klocku ty. Teraz tam jest zdenerwowałeś, mały nic poniu. Okej, musimy znaleźć przejście, bo ja nie pamiętam, w którym miejscu to było. A ja pamiętam, był coś takiego jak Ghost Block. Aha, okej, a więc bierzemy właśnie rzeczy ze skrzynki. Ty już widzę, że sobie wziąłeś. Dobra, po jednym mieczyku i po jednej broni. Dawaj, lecimy na fajta z nimi. Dobra, zobacz w ogóle, jak jestem szybki z tym mieczem w ręku. Lecimy do nich. Do nich, pomóż mi, szybko. Okej, a więc jestem tutaj
znowu niestety mam tylko jeden miecz. Ej, dawaj, uciekniemy już szybko do drzwi. Uciekaj, uciekaj, może nas nie zaciupie. Okej, okay, hu. Dobra, więc jesteśmy tutaj. No, ale tu nie ma wózków. Weź postaw jakiś wózek. Dobra, mamy wózeczki, let's go. No na pewno tak podjedziemy. Dobra, musieliśmy zrobić drobną przebudowę, a teraz lecimy tym rollercoasterem. Joho, no, lecisz? Tak, lecę cały czas za tobą. Okej, okay, właśnie goni nas on dopiero pod górkę. O Jezus, jak tu mi się kręci w głowie. Aż mi się niedobrze zrobiło. Dobra, i teraz lecimy w dół, ale trochę zwolniła ta kolejka. Jesteśmy. Siuu, lecę cały czas w dół, ale to jest ekstra. Okej, dobra, Nunu, wybory, najlepszy kolor. Fioletowy, leć fioletowy, przecież pamiętasz, gdzie biegłeś. Czekaj, co? Nie fioletowy, na pewno nie. Dobra, to był ten, żartuję. Najlepszy owoc, banan czy brokuły? Myślę, że... Brokuły, o nie, spalimy się we dwóch. Dobra, Nunu, a więc to chyba był banan. Dawaj, lecimy, banan. Najlepsza marka samochodu, oczywiście jest to Golf, ale tu jest lawa, więc idziemy w renóweczkę, chodź. Coś to jest chyba nie halo. Dobra, na te drogi nie dam się nabrać, sam to budowałem. A jednak dałeś się nabrać. O, no nie, co ty zrobiłeś? Ty mnie też zbejtowałeś, dałem się nabrać. Tu ja idę w dobrą stronę. Okej, okay, i biorę sobie jetpacka. Let's go, też biorę jetpacka, kocham jetpaki. Teraz muszę to jakoś odpalić. To chyba odpalało się katak. Muszę kliknąć, a więc dobra, lecimy do naszej tajnej bazy. Okej, okay, a więc udało się. Myślę, że jest to bardzo tajna baza i możemy zostawić tu wszystko. A ty jak myślisz, Nunu? O tak, świetny pomysł. A jeżeli wam, widzowie, podoba się nasz content, to klikajcie na filmy, które wyświetlają wam się o tutaj. I subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Tak, a my się z wami już żegnamy. Pa, pa. Pa, pa.